Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czym Awizynosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał na temat mostu pieszo-rowerowego na Pragę, czy też kładki, jak niektórzy to nazywają. Co warto podkreślić, tutaj dosyć dużo się zmienia na przestrzeni czasu. Między innymi mamy już podpory ulokowane tutaj nowe i pierwsza podpora, która faktycznie pojawiła się na Wiśle, która jest już prawie w całości gotowa, ale mamy tutaj bardzo ładny dokument, który od ZDM-u mamy i Wam go przeczytam po kolei, żebyście mniej więcej wiedzieli, jak wygląda budowa, co, z czego się składa i co to właściwie jest tutaj w budowie. Oczywiście w budowie jest nowa kładka pieszo-rowerowa, która jest kontrowersyjna, jednakże jest budowana za niedużą cenę, jeżeli chodzi o tego typu inwestycje, przez firmę Budimex i w ciągu roku mniej więcej miałaby zostać zrealizowana. Na początku widzimy podporę P1 i P1A i P1B, mniej więcej tak są porozwane, znaczy P1 i P1A, tam dalej bezpośrednio przy bulwarach całych tutaj, które widzimy. Oczywiście bulwary są teraz puste, jednak jak możecie zaobserwować na tych ujęciach, tam faktycznie jakieś prace są robione. Zasadnicze roboty związane z budową mostu trwają od marca. Najpierw wykonawca inwestycji przeprowadził na wodzie palowanie. 101 pali wbił w dno Wisły i 59 na lądzie, zaś 23 wywiercił przy przyczółkach przyszłej przyprawy. A to jest to, co teraz wy widzicie, to jest właśnie nowa podpora, która jest już. Tutaj zakończyło się już całkowicie betonowanie i cały kształt, który tutaj już widzimy, jest w jednej części i czeka tylko wyłącznie na dalsze elementy, jeżeli chodzi o budowę. Natomiast każda podpora podzielona jest na trzy fragmenty. To tak zwany korek betonowy, fundament i filar. Dwa pierwsze elementy znajdują się poniżej istniejącego poziomu terenu. Trzeci jako jedyna warstwa ponad poziomem wody lub gruntu. Bo właśnie na filarach zostanie oparty ustój nośny, czyli konstrukcja stalowa przyszłego mostu. Jako pierwsze w całości wykonanych zostało 5 podpór lądowych oznaczonych symbolami P1, P1A, to właśnie te przy bulwarach wypisanych, P5, P6 i P7 po stronie już praskiej. Są gotowe mniej więcej od wakacji, a te pozostałe, które właśnie teraz oglądacie, aktualnie są realizowane i ich zakończenie prac przy tych podporach jest planowane mniej więcej na grudzień, czyli w przyszłym roku już będzie nowa konstrukcja stalowa się pojawiła na całości. Jak widzicie, tutaj ta podpora, którą teraz widzimy jeszcze, tak mniej więcej po lewej stronie, to jest podpora P3. Co mogę o niej powiedzieć, to jest to, iż właśnie ona jest w drugiej części, jeżeli chodzi już bezpośrednio o betonowanie. Co innego, jeżeli chodzi o tą podporę, bo jak widzicie, tutaj już faktycznie mamy tą też górną część powoli betonowaną i to jest bezpośrednio ta właśnie podpora już P4. Natomiast obecnie wykonawca na podporach rzecznych, tylko i wyłącznie przy niej właśnie trwają prace. Każdą taką podporę, podobnie jak wcześniej lądowe, od poziomu wody lub gruntu wykonuje w dwóch etapach. Związane jest to z kształtem podpory, które od fundamentu do wysokości 13 metrów zwężają się, a następnie rozszerzają. Pierwszy etap to betonowanie części zwężającej się, a drugi etap to betonowanie fragmentu rozszerzającego się. I właśnie tu jest już rozszerzający, a przy poprzedniej podporze mieliśmy element zwężający się jeszcze. Właśnie betonowanie drugiego fragmentu, wymieniony czwartek, te informacje trochę już są wcześniejsze, wykonawca zakończył pracę przy podporze P2, dzięki czemu możemy już zaobserwować, jak to wygląda. Miniony czwartek to jest tak mniej więcej czwartek jakoś w połowie listopada. Widoczny z brzegów filary oznacza, że podpora gotowa jest do posadzenia na niej ustroju nośnego, czyli części stalowej. Pozostałe dwie podpory rzeczne, P3 i P4, które właśnie oglądaliśmy, jeszcze nie wyszły ponad poziom wody, ale to już nieprawda, bo faktycznie, jak teraz to widzieliście, już się zmieniło. Co warto podkreślić, wszystkie te elementy, tak jak powiedziałem wcześniej, mają zostać zakończone do końca roku i w 2013 roku będzie już montaż konstrukcji stalowej, czyli ustroju nośnego, a w dalszej części roboty wykończeniowe, czyli m.in. układanie nawierzchni izolacyjnej, przeprawy, montaż elementów wyposażenia mostu, m.in. balustrady, ławki, kamery i oświetlenie. Także tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o te elementy budowy. Co warto podkreślić, tak jak tutaj widzicie, to już są te podpory na lądzie i one są gotowe
i przy nich większych prac nie ma. Wszystko czeka już bezpośrednio na ten element, kiedy będzie wszystko w jednej całości gotowe i wtedy będzie można rozpocząć dalsze prace. Tu też przy okazji mamy podpłatę bezpośrednio ostatnią. I przy niej mogę wam powiedzieć, to jest podpłata P7, tak nazywają ją, oczywiście to jest przyczółek. I tutaj jest ta pochylnia. To jest nowa pochylnia zjeżdżająca bezpośrednio na plażę i ogólnie drogę dowodową, która się znajduje po tej stronie. I to jest nowy element, który trochę inaczej wyglądał przed tą budową, a teraz będzie taka nowa właśnie pochylnia. I niedługo właśnie o tym też, nie przeczytałem tego, ale o tym też tutaj ZDM pisał, czyli niedługo będzie już zasypywany bezpośrednio do kolejnych elementów. Zdjęcia, które teraz widzicie, mają prawdopodobnie parę dni, ale pamiętam, że to właśnie było na dniach marzłem tutaj, jak to nagrywałem. I tak to mniej więcej wygląda. Tu jest właśnie ta droga rowerowa, o której wam mówiłem. Oczywiście nie tylko rowerowa, też pieści mogą tutaj sobie chodzić. Inne pojazdy czasami też tutaj się pojawiają, ale to właśnie jest jeden z głównych też dojazdów, jeżeli chodzi o plac budowy. No bo wiadomo, od góry nie ma zjazdu, no bo to jest po prostu teren wałów przeciwpowodziowych. Więc dojazd w tego typu miejsca no, jest trochę utrudniony. Też dobrze, że nie mamy żadnych elementów powodziowych w tymże miejscu, no bo wszystko budimaxowi by trochę sprzątnęło. Tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o budowę mostu w tymże miejscu. Ja na koniec może powiem to, co chyba was najbardziej interesuje, czyli ogólnie parę ciekawostek o tym moście. Bo jestem na stronie mostu, to wam tak w skrócie opowiem, jeśli ktoś jeszcze z was ogląda mój kanał i nie wie, co to jest za most, z czego on się składa, naprawdę nie wiem, jak to jest możliwe, ale przypomnę tylko i wyłącznie. Most o długości 452 metrów będzie do przejścia w 6 minut, a do przejechania w 2 minuty. Będzie on częściowo, znaczy po całości pieszo-rowerowy. Szeroki, bo w niektórych miejscach będzie miał 6,9 metra, a w najszerszych aż 16,3 metra. I będzie się składać z paru elementów. 7 żelbetonowych podpłót, o których właśnie wam opowiadałem. 2 strefy wypoczynkowe z widokiem na Warszawę. Całość będzie dla pieszych i rowerzystów, będzie oświetlona, będzie monitoring, aby oczywiście jak zawsze bezpieczeństwo zostało zachowane na całej długości. No i tam jakiś lekki design na całej konstrukcji będzie zrealizowany. Jak znajdę tutaj, o, jest przetarg na budowę mostu, został ogłoszony 10 maja 2021 roku, natomiast oferty było składane do 15 czerwca i cała inwestycja jest realizowana przez Budimax za kwotę 120 988 000 złotych polskiego. Golda. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o tą całą inwestycję. Jakby ktoś z was był ciekawy, bo domyślam się, że zawsze ktoś w takich komentarzach się pojawi. Czemu? A nie ja. A niezbytnio też nawet ZDM nie pokazujemy, jak wyglądają te podpory po stronie bulwarów Wiślanych z bliska. Ja pokazywałem to w ostatnim albo przedostatnim filmie, trochę bardziej z bliska. Jednakże to nie jest łatwe, ponieważ to są tereny bezpośrednio obok Pałacu Prezydenckiego i spróbowanie dostanie pozwolenia na latanie tam dronem jest trudne. Mi się udało teraz to zrobić w wakacje. Dalej pracuję nad tym, aby faktycznie mi się to udało. Jeśli mi się uda ponownie, to oczywiście film będzie z bliższych perspektyw. Ale tak jak to mówię, to nie jest łatwe do zrealizowania i po prostu muszę się trudzić i trochę z innych perspektyw wam to wszystko pokazywać. Ale mam nadzieję, że i tak całkiem ładnie to wszystko było pokazane i mogliście zapisywać mniej więcej, jak to wygląda w ostatnim filmie w tym miesiącu na moim kanale. Nie ostatnim zrealizowanym w tym miesiącu, ale na pewno ostatnim wyemitowanym, bo kolejne filmy już w najbliższych dniach to będzie m.in. bezpośrednio przelot i pokazanie wam, jak wygląda nowy most kolejowy w Niepodęcie, czy również inna inwestycja warszawska, a mianowicie nowe pole mokotowskie. O dziwo zdziwiłem się, bo jak tam pojawiam się co 2 lub 3 miesiące, to coś się zmieniło. I tak faktycznie coś się zmieniło, że zaobserwowałem to i zauważyłem, że to nie są tylko zmiany na papierze, a faktycznie coś tam pozmieniało się. Chociaż z mojego gadania pewnie i tak dużo nie będzie dało się wysnuć. Ale to było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Zachęcam do wspierania, zachęcam do wchodzenia na mój serwer na Discordzie, do koła miłośników Metta, czy na mój grupę na Facebooku o tramwajach i ich inwestycjach. Wszystko w opisie i w kartach na sam koniec. I wspierających zapraszam do wchodzenia na nowe poziomy. Do zobaczenia. Cześć!